Gdzie był proces konsultacji i otrzymaliśmy wiele uwag. Trzeba brać pod uwagę, że są różne poziomy opłacalności inwestycji. Na przykład inwestycje w technologie wiatrowe są dużo bardziej rentowne niż w solary na przykład. I dlatego potrzebne jest zastanowienie się nad systemem wsparcia. Tu akurat mamy w Polsce inny mechanizm niż w wielu krajach europejskich, to znaczy jest pewnego rodzaju rynkowe finansowanie, pieniądze od tych, którzy emitują, idą na tych, którzy ograniczają emisję czy wprowadzają odnawialne źródła energii, a więc cały system certyfikatów powinien dawać gwarancję na sensowny zwrot kapitału, ale też nie powinien być rozwiązaniem, które zbyt daleko zniekształca rynek, to znaczy nie może być też system certyfikatów mechanizmem na zbytnie faworyzowanie niektórych rozwiązań, a utrudnianie inwestycji w innych obszarach.